paszport Korei Północnej. Tonacja bez zmian. Inna jest tylko choreografia. Korea Północna to ofiara łobuzów. Ale Korea się obroni. Korea zniszczy wrogów. Jej kłopotów nie sposób jednak ukryć nawet przed oficjalną wycieczką. W Fenianie często brakuje prądu. Nocą oświetlone są tylko podobizny przywódców. Zwykli ludzie błądzą w mroku. Inne miasta i wsie noc w noc pogrążone są w ciemnościach z braku prądu i paliwa. Te zdjęcia wykonaliśmy łamiąc zakazy, które wydano, zapewne dlatego, że to z tych zaciemnionych miast i osad dochodzą relacje o poważnych brakach żywnościowych. Mówicie, że umieramy z głodu, że nie mamy prądu, że żyjemy w ciemnościach. Ludzie głodują. Macie problemy z energią i z transportem. Zgadza się? Każdy kraj ma kłopoty. Ale widzieliście oświetlone miasta. Czy żyjemy w ciemnościach? Widzieliście głodnych ludzi? Nie. Zdjęcia satelitarne nie kłamią. Oto półwysep koreański nocą. Nad kapitalistycznym południem unosi się łuna. Północ tonie w ciemnościach. Poza tym wiemy niewiele. Służby wywiadowcze całego świata są bezsilne. Niewielu Koreańczyków z północy dociera do Seulu, stolicy południa. Sto tysięcy ludzi rocznie próbuje uciekać z Korei Północnej, ale czeka ich trudna przeprawa przez Chiny, skąd często są zawracani do kraju, gdzie się ich więzi, torturuje lub zabija. Wiemy o tym od zbiegów, którym się udało. Są wśród nich nie tylko ofiary reżimu, ale także jego byli funkcjonariusze. Dotarliśmy do zbiega, który pierwszy raz opowie o czasach, gdy kierował jednym z obozów. W roku 99 Kwon Hyok, wyższy oficer wywiadu Korei Północnej, pracował w Chinach. To tam zachodnie służby nakłoniły go do ucieczki do Seulu. Wcześniej Kwon Hyok był szefem północno-koreańskiego obozu numer 22. Wokół obozu jest 2,5-metrowe ogrodzenie pod napięciem 3300 voltów. Taki prąd zabije nawet byka. Po pierwsze jest więc to ogrodzenie pod napięciem. Po drugie, od strony obozu wzdłuż ogrodzenia biegnie rów o głębokości i szerokości od 8 do 10 metrów. Z dna rowu sterczą ostre pale, na które musi wpaść ewentualny uciekinier. Ucieczka była niemożliwa. Codziennie torturowaliśmy więźniów. Czasem bez powodu. Kiedy miałem zły humor, zawsze znalazłem pretekst, żeby się wyładować.
To było bydło, a nie ludzie. Mogliśmy ich zakatować na śmierć. Przez 3 lata torturowanie ludzi sprawiało mi przyjemność. Z czasem tortury zaczynają jednak być nudne. Wtedy na twoje miejsce przychodzi ktoś inny. Ktoś, komu sprawi to przyjemność. Raz na miesiąc Kwon-hyok organizował publiczne egzekucje. Wszyscy więźniowie patrzyli, jak ich towarzyszy karano śmiercią, często bez powodu. Gdy więzień polityczny złamie regulamin, giną jego bliscy i 5 rodzin mieszkających po sąsiedzku. Obowiązuje zasada odpowiedzialności zbiorowej. Raz zabiłem 31 osób, wszystkich członków 5 rodzin. Kwon-hyok nauczył się tego w wojsku. Przewodnicy raczą nas kolejnym zaaranżowanym do muzyki pokazem siły. Północno-koreańska armia budzi strach na południu. Słynie z brutalności, skuteczności i świetnego uzbrojenia. To na nią Fenian wydaje większość swoich skromnych środków. Teraz rząd buduje arsenał jądrowy. Amerykańscy inspektorzy potwierdzili najgorsze obawy Zachodu. Korea Północna chyba nie blefuje. To są pręty plutonu, które po 10 latach magazynowania są gotowe do użycia. Czy ten rzekomo przetworzony pluton to substancja wysoko wzbogacona? Zmieniliśmy jego przeznaczenie, żeby wzmocnić nasz potencjał odstraszający. Pluton, będący w posiadaniu Korei Północnej, wystarczyłby do zbudowania nawet 8 bomb jądrowych. To bardzo niepokojące. Z punktu widzenia Ameryki i wielu narodów na całym świecie byłby to koszmarny scenariusz. Robert Gallucci był w Korei Północnej 10 lat temu, gdy Fenian zgodził się zamrozić badania jądrowe w zamian za amerykańskie technologie. W roku 2002 układ wygasł. Tak informowała o tym północno-koreańska telewizja. Administracja Busha, która walczy z terroryzmem, ogłosiła doktrynę kroków wyprzedzających. Koreę Północną włączono do osi zła. Nazwano bandyckim państwem i zagrożono atakiem jądrowym. Ekipa Busha zaliczyła nas do państw osi zła i zagroziła wyprzedzającym atakiem jądrowym. Z tą chwilą nasza nienawiść do Ameryki osiągnęła szczyty. Ta sytuacja przyniosła Korei wiele korzyści. Rakiety strategiczne, największy atut Fenianu, przyciągnęły uwagę wrogów Ameryki na całym świecie. Te same kraje mogą być zainteresowane nowym produktem Korei Północnej.
Czy grozi nam czarny scenariusz?